A1 level listening exercises that are aligned directly with CEFR listening tasks. Proszę powtórzyć, proszę przeliterować. Część szósta, part 6. At first, you will hear a conversation in Polish without written dialogue. Please listen carefully, see what you understand. After that, you will hear the same conversation with a written dialogue, then the third time with a translation. Good luck. Jak pani się nazywa? Nazywam się Beata Sanecka. Proszę powtórzyć: Beata Sanecka. Jak to się pisze? Proszę przeliterować B-E-A-T-A-S-A-N-E-C-K-A. -A -A -E Jak pani się nazywa? Nazywam się Beata Sanecka. Proszę powtórzyć. Beata Sanecka. Jak to się pisze? Proszę przeliterować. B, E, A, T, A. S, A, N, E, C, K, A. Jak pani się nazywa? Nazywam się Beata Sanecka. Proszę powtórzyć. Beata Sanecka. Jak to się pisze? Proszę przeliterować. B, E, A, T, A. S, A, N, E, C, K, A. Jak pani się nazywa? Nazywam się Dorota Cooper. Proszę powtórzyć imię Dorota. Jak to się pisze? Proszę przeliterować D O R O T A. Dziękuję. Proszę. Jak pani się nazywa? Nazywam się Dorota Cooper. Proszę powtórzyć imię Dorota. Jak to się pisze? Proszę przeliterować D-O-R-O-T-A. Dziękuję. Proszę. Jak pani się nazywa? Nazywam się Dorota Cooper. Proszę powtórzyć imię Dorota. Jak to się pisze? Proszę przeliterować D-O-R-O-T-A. Dziękuję. Proszę. Jak pan się nazywa? Nazywam się Steven Cooper. Proszę powtórzyć nazwisko. Cooper. Jak to się pisze? Proszę przeliterować. C-O-O-P-E-R. Dziękuję. Proszę. Jak pan się nazywa? Nazywam się Steven Cooper. Proszę powtórzyć nazwisko. Cooper. Jak to się pisze? Proszę przeliterować. C-O-O-P-E-R. Dziękuję. Proszę. Jak pan się nazywa? Nazywam się Steven Cooper. Proszę powtórzyć nazwisko. Cooper. Jak to się pisze? Proszę przeliterować. C-O-O-P-E-R. Dziękuję. Proszę. That's all for today. See you later, Paulant. You stay classy.